Plesner, czyli żubr z Jankowic, poskromiony. Przynajmniej na razie. Uciekinier z zagrody żubrów został uchwycony po 3 ucieczkach, a w zasadzie sam się uchwycił. Czy to koniec perypetii żubra recydywisty? O tym Paweł Jędrusik. Pozwiedzał miasto, pospacerował po lesie, a teraz jest już w zagrodzie. Choć może być tak, że w momencie, gdy państwo to oglądają, to już nie. Plesner to już prawdziwy żubr recydywista, bo uciekał 3 razy z zagrody. Najpierw postanowił, że przyjdzie na jeden z prywatnych ogródków w Międzyrzeczu. Leśnicy rozpoczęli poszukiwania zbiega. Jak znaleźliśmy go w lesie, to musieliśmy podjąć działanie, żeby go znowu zaprowadzić do rezerwatu, dlatego że no, jest to zwierzę bardzo duże, poruszał się koło drogi publicznej, więc mogło być zagrożenie, że może spowodować jakiś wypadek, więc podjęliśmy działanie, żeby go zagonić, no i udało się go wgonić. Niestety na drugi dzień żubr postanowił swoim prywatnym wyjściem, który sobie sam zrobił, oczywiście już jest teraz zamknięte, postanowił sobie znowu wyjść i znowu cała akcja znowu się powtarzała. Zabawa w chowanego była jednak nierówna, bo leśnicy do swojej dyspozycji mieli nowoczesne technologie w postaci drona z kamerą termowizyjną. Plesner jednak chyba się wolnością znudził i uznał, że pora wrócić z wychodnego. Choć do zagrody wracać nie lubi, bo nie lubi go stado, a w zasadzie inny żubr. Czemu? Poszło o kobietę. Mam jego głównego konkurenta w stadzie, który go właśnie po przeniesieniu do tego stada odpędzał. Mamy go zamkniętego jeszcze w innej takiej zagrodzie kwarantannowej. No i teraz liczymy na to, że Plesner się zaklimatyzuje, że zostanie przyjęty przez resztę stada i że będzie mógł być w tym stadzie, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby dołączył do tego naszego głównego stada. Skuteczność jego ucieczek jest na wysokim poziomie, bo udało się to 3-krotnie w niecały tydzień. Na mieście jednak Plesner nowej miłości nie znalazł, choć kilkadziesiąt lat temu byłoby takie prawdopodobieństwo, bo jak mówią mieszkańcy, o żubra było tu nietrudno. Natomiast teraz to była sensacja olbrzymia, nie? Bo to niespodzianka. Piękny zwierz, jak to mówią międzyrzecki, jedni mówią pszyński, drudzy mówią kobiurski, ale nasz, nie? I to było wrażenie. I trochę strachu było też. Pytanie tylko, czy stado zaakceptuje teraz Plesnera? W końcu nie każdy lubi zadawać się z dywersantami.